Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy jak zawsze. Zanim przejdziemy do konkretów i kuponów na dzisiaj, zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. To jest jedno kliknięcie, pomaga rozwijać cały projekt. Dziękuję serdecznie każdemu z osobna. Słuchajcie, mamy oczywiście mecze towarzyskie, mamy kupony od was, więc dzisiaj je wrzucamy. Chociaż znacie moje podejście do meczów towarzyskich, że lepiej to olać, ale jeżeli są propozycje, no to je wrzucimy. Oczywiście będzie konkurs, ale zacznijmy od promocji bez ryzyka przegranej, bo jest cały czas aktualna. Można sobie zagrać pierwszy kupon, jeżeli nie wejdzie, to wraca kasa, którą można wypłacić. Ta promocja jest oczywiście dostępna w Betkliku. Jeżeli nie macie tam konta, to jest legalny w Polsce bookmachera, założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego obstawiam50, tak jak teraz widzicie, no to możecie stworzyć pierwszy obojętny jaki kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych, kasę można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze. Te 7 zł oczywiście to jest podatek, no musimy o tym pamiętać, jesteśmy w Polsce, więc to ucieka, ale 5 dych bez obracania wypłacacie. I tak jak mówiłem, jeżeli wejdzie, nieważne czy 500 zł czy 8 tysięcy, wypłacacie. Nie trzeba grać dalej, nie trzeba obracać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja to 2 minuty. I można tworzyć choćby kupon właśnie na dzień dzisiejszy. Zanim przejdziemy dalej, to zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 75 tysięcy użytkowników. Zapraszam też na naszego Instagrama, wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Wiele rzeczy dzieje się w tych miejscach, po prostu na Instagramie mamy dzisiaj konkurs, jest piłeczka do wygrania, także wskakujcie. No i oczywiście lecimy z konkursem. Jak zawsze jest 5 do wzięcia, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu dopowiecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki. No oczywiście w dzisiejszym meczu pomiędzy Polską a Islandią dopisujecie swój login gracza z Betklika. Typujemy do 18, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betclick nie biorą udziału w zabawie, czyli taki standard. I teraz tak, lecimy z 3 kuponami na dzisiaj. Ogólnie jak zacznie się Euro, to tutaj w każdy dzień meczowy będą typy kupony od 4 osób. 4 osoby przez cały turniej będą ze sobą rywalizowały i będziecie mogli sprawdzać, komu idzie to lepiej, komu gorzej, ewentualnie od kogo kopiować typy, a kogo kompletnie olewać. Robimy sobie po prostu taką rywalizację między 4 osobami, które najczęściej w sezonie ligowym podrzucały do nas kupony właśnie na ten kanał i zobaczymy, i jak to będzie szło. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to zaczynamy od kuponu, który podesłał Jan. To jest taki dubelek za 570 zł, 1218 zł do wygrania. No tutaj na Polskę, bo po prostu jest to ostatnie przetarcie przed Mistrzostwami Europy, więc tutaj jakby Jan nie widzi innej opcji niż zwycięstwo naszej reprezentacji, czyli jest wiara w Polaków. I drugi typ to co najmniej 2 gole Ekwadoru w meczu z Peru. To jest oczywiście kwalifikacje do Mistrzostw Świata. To są, no i Ekwador aktualnie trzecie miejsce, 9 punktów i jakby 2 punkty zapasu, jeżeli chodzi o ten bezpośredni awans. No i grają z najgorszą ekipą, która po 5 kolejkach ma bilans 0 zwycięstw, 1 remis, 4 porażki, 4 do 13 w golach, 1 punkcik, więc tutaj no nie ma innej opcji jak zwycięstwo Ekwadoru, a Jan sobie po prostu liczy, że ten Ekwador co najmniej 2 gole strzeli, więc 2,43 to jest pierwszy kupon kurs i pierwszy kupon na dzisiaj. Drugi to jest kupon od Dominika, który również na Euro będzie tutaj z nami typował i mamy zwycięstwo Polski co najmniej 2 gole w meczu po kursie 1,78, też za dużej argumentacji tutaj nie musi być. No jest to po prostu przetarcie, ostatnie przetarcie przed Euro. Skład powinien być tutaj ten teoretycznie najlepszy, więc tutaj Dominik liczy, że będzie dobrze, że Polska wygra. Zobaczymy co najmniej 2 gole w meczu i dorzuca do tego overka 2,5 goli w meczu Francji i Bułgarii po kursie 1,52, bo Francja pokazała, że jest głodna gry, że jest głodna strzelania bramek, nawet w tych meczach towarzyskich, a że mają naprawdę świetną ofensywę, to nie trzeba tutaj się długo zastanawiać, żeby to stwierdzić. No jest Benzema, Mbappé, Griezmann, no oni muszą te gole zdobywać, więc tutaj jest propozycja, no taki overowy kupon. Polska co najmniej 2 gole w meczu i co najmniej 3 gole w meczu Francji i Bułgarii. I mamy jeszcze kupon od Tomka, to są 4 zdarzenia za 250 zł, 1256 do wygrania. Na początek taki dopychacz kuponowy, jak to Tomek tutaj nazwał, powyżej 1,5 gola w meczu Węgry-Irlandia, bo po prostu jest bardzo fajny kurs jak na tą linię, a też to jest dla ekipy Węgier takie przetarcie i muszą tutaj coś sobie już pobiegać, żeby całkowicie tego meczu nie olewać. Wydaje się tutaj Tomkowi, że 2 gole zobaczymy. Dalej z Czechy wygrywają z Albanią, no bo Czechy muszą troszkę poprawić sobie te morale. 3 ostatnie mecze to 3 porażki, więc tutaj trzeba się spiąć i jeszcze przed Euro, żeby to jakby morale w drużynie były naprawdę dobre. I daje sobie tutaj zwycięstwo reprezentacji czeskiej po kursie 1,60. Dalej gol Francuzów w obu połowach, czyli no to co mówiłem, ofensywa, świetna ofensywa i świetnie ofensywnie grający zespół. W starciu z Bułgarią powinni sobie tutaj zdaniem Tomka też postrzelać i zwycięstwo Ekwadoru, czyli tutaj to co przed chwilą mówiliśmy. No Ekwador musi po prostu to spotkanie wygrać, żeby być bliżej awansu na Mistrzostwa Świata i żeby mieć tutaj spokojną sytuację w tabeli. I z tego się robi kurs 5,71. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, no to są takie 3 kupony na mecze towarzyskie. Pamiętajcie, no nie wszystkie towarzyskie, bo Ekwador-Peru to wcale nie jest towarzyski, ale z przymrużeniem oka te spotkania. Oczywiście to są propozycje innych graczy. Pamiętajcie o tym, żeby tutaj nie kopiować na ślepo, żeby potem się nie wkurzać, jeżeli coś się zesra, bo tak oczywiście może być. A ja na sam koniec zaproszę do subskrypcji kanału, zaproszę do naszych grup, linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. No
bo te 5 dych poleci do kogoś z was i jeszcze im bliżej euro, tym bardziej nakreślimy tutaj sytuację, co będzie wrzucane na ten kanał, co będzie wrzucane na u Patryka na gruby kupon. Także no tutaj będzie rywalizacja, jeżeli chodzi o rywalizacja między czterema jakby ludźmi, którzy podsyłali przez cały sezon do nas kupony i Jan i Dominik naprawdę świetnie trafiali. Jeżeli chodzi o kanał Gruby Kupon, to tam będzie rywalizacja pomiędzy mną, Patrykiem właśnie z Grubego Kuponu i Jeremiem z kanału Typerskiego, więc tam też będą typy i propozycje. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się bujało. Tymczasem trzymamy kciuki za dzisiejsze kupony. Dobrego dnia, nara!